Dzień dobry. Dzisiaj mamy 27 zdarzenie. Już pokazuję potwierdzenie z policji. Tutaj jest pieczątka policji, tu jest data, numer wpisany długopisem i czego to zdarzenie dotyczy. Zawsze tylko jest zaklejony mój numer dowodu czy PESEL, bo to chyba nie jest istotne, i podpis policjanta. To mamy 27 zdarzenie. Dotyczyło one groźb karalnych. Wiecie Państwo, te groźby karalne są dość często przez te same osoby wypowiadane. Te osoby są związane z tą meliną pijacką. To są osoby podłe. To są osoby, które mają przeszłość kryminalną. To są osoby, które tu mieszkały wcześniej, za czym jeszcze mi dano ten lokal socjalny. Dano mi ten lokal po tym, jak mi mieszkanie zabrano. Mieszkanie zostało zabrane przez korupcję sędziego, bo sędzia sprzedał się. Oczywiście odebrano mi mieszkanie i dano mi tutaj to socjalne ze względu na grupę inwalidzką, którą miałem. Ponieważ mam problemy zdrowotne. Jeszcze po tym rozboju, co tu był, to mam jeszcze większe problemy. Chciałbym Wam pokazać może ze 2-3 zdjęcia, bo dość często muszę zmieniać samochód, bo albo mi spalą, albo zniszczą. Na czym to zniszczenie polega? No mam zdjęcie sobie, wydrukowałem czarno-białe, pokażę Wam do kamery. To był Fiat Uno, już nie pamiętam, czerwony czy niebieski, bo miałem dosyć dużo Fiatów Uno, bo są tanie. Ten akurat był oblany czarną farbą, widzicie? To jest czarna olejna farba. Ona się lała przez dach, naprzód, do maski i tam na całą maskę i do silnika. Tu mam jeszcze chyba na dachu, tylko nie wiem, czy to już było inne Uno oblane, czy to samo. To ta czarna farba była przez cały dach szła, od przodu, od anteny, aż tam po tył. Miałem też niebieskie takie Uno, też był oblany farbą. Widzicie, tu jest akurat farba olejna biała, która też się wlała do silnika, tam zalała przewody, różne rzeczy. Też była na dachu rozlana i na drzwiach. Tu nawet widać chyba dobrze, jak w te drzwi weszła w uszczelkę, bo później, widzicie, tu już jest dzień na tym zdjęciu, to już jest jasno, a one są oblewane w nocy. I to przez te osoby, które mi grożą, które mają te postępowania, które sądy chronią, bo dają tylko wyroki nagany. Za to, co oni mi właśnie robią. Widzicie, jak to jest podłe, jaka to jest dokumentacja na te wszystkie osoby. Znaczy, taką farbę olejną jest bardzo ciężko zmyć z samochodu, bo jeżeli ona już parę godzin, to ona zasycha i wżera się głęboko w ten lakier i naprawdę bardzo jest to kosztowne i bardzo duże straty przynosi. Co do tych gruźb złożonych i potwierdzonych, że taka sprawa miała miejsce, to właśnie przez te osoby mogę tutaj jakiś króciutki filmik na koniec wrzucić, gdzie ta osoba mówi z chuja. To jest właśnie ta osoba, która sponsoruje te zniszczenia moje. Najpierw mi grozi, a później, wiecie, bo tu przychodzą menelen, po ten alkohol na tą melinę pijacką, przychodzą tacy menele. Tam zbierają puszki, sprzedają i przynoszą tą kasę, albo coś ukradną, bo na tej melinie też można zostawić coś kradzionego i wziąć za to alkohol, nie? Czyli coś sprzedać, jak się coś ukradnie. I ona wtedy daje za to alkohol. I ta kobieta właśnie tym ludziom, pijakom, którzy nie mieli gotówki, dawała tą farbę i oni oblewali mój samochód. No skąd to wiem? No wiem od tych też meneli, ponieważ tych meneli jest paru, oni tam się kolegują, piją i jeden mówi, słuchaj, ten ci oblał. Jeden nawet powiedział, że go prosiła, żeby go oblał, ale on powiedział, że nie zrobi tego mi. Że mi tego nie zrobi. I wiecie, to jest takie obrzydliwe.
Oczywiście policja wie kto, bo tych zdarzeń jest dużo, bo w miesiącu jest parę tych zdarzeń. Rocznie to jest bardzo dużo, a przez parę lat to są naprawdę zdarzeń mnóstwo. Trzeba naprawdę być bardzo wytrzymałym, wytrwałym, żeby tyle zdarzeń dojść. Ja nawet z 2-3 miesięcy wam nie zdążyłem wgrać, ze względu na to, że mam inne obowiązki. Jeszcze teraz jest ten koronawirus, będę chciał wam zrobić film o takim, o tym wirusie, bo mam pewną wiedzę, którą powziąłem. No, na moim kanale co prawda są zawsze dowody, dokumenty, wszystko jest na faktach, wszystko jest autentyczne. Film dotyczący koronawirusa będzie troszeczkę będzie na faktach, ale nie będzie pokazywane tak jak tutaj te potwierdzenia zdarzeń. No, muszę wam powiedzieć, że postępowanie organów ścigania, szczególnie tej prokuratury skorumpowanej z tymi bandytami i z tymi, co tutaj mieszkają, pijakami, złodziejami, to jest dziwne, bo oni wykorzystują ich ze względu na to, że wiecie, taki pijak, narkoman, ćpun, to on po prostu nie myśli normalnie. I on wiele rzeczy robi, a nawet wiecie, jeżeli pijak coś wam mówi, to nie zawsze to jest prawda, bo to jest jakiś bełkot pijacki albo jakiegoś przywidzenia ćpuna i to tak wygląda. A policja bardzo lubi współpracować z takimi ćpunami, pijakami, bo oni mówią, co oni chcą. Zadając się raz to samo pytanie, to oni potwierdzają, nawet jak w tym czasie byli gdzie indziej. Rozumiecie? To jest na tej zasadzie, że po prostu to jest element, który w żaden sposób nie jest wiarygodny. Tutaj, co ja tu mieszkam, w żaden sposób. Wszystko to, co robi. No, jest to dosyć uciążliwe. No, winię za to urzędników miasta Ząbki, ponieważ przez nich te groźby padają, bo oni jak gdyby są przyczyną tego, że nie chcą zamienić mi tego mieszkania komunalnego na inne komunalne. Ja oczywiście chcę zdać to mieszkanie w ramach, żeby dostać inne. Też robię tym filmy, żeby ludzie, którzy decydują o takich zamianach, którzy takie mieszkania mają, czy to w Warszawie, czy to pod Warszawą, mogliby mi użyczyć takie mieszkanie. Po prostu, żeby wyjść z tej patologii, wiecie, bo to są. Ktoś powie, ludzie się do mnie nieraz zwracają, a panie Tomku, ale ja bym nie przeżyła, jakby mi tak co tydzień grozili, a ja bym nie przeżyła, jakby mi to niszczyli wszystko. A wie pan, ja sobie nie wyobrażam, żeby co tydzień mi samochód niszczyli, żebym ja musiała zmieniać samochód, bo jeżeli panu tak zniszczyli, że on się tylko nadawał na złom, nie nadawał się do dalszej jazdy, bo były też takie zniszczenia, to nie zawsze jest farba, był spalony samochód cały, gdzie się wszystko spaliło, podpalony był i okazuje się, że to wszystko są te same osoby, ponieważ wiadomo, że urzędnicy są nieuczciwi w tym mieście, bo pozwalają na prowadzenie takiej myliny, na takie zachowania, na takie postępowania tych bandytów. Przecież wiedzą dobrze, co się tutaj dzieje, wyrabia. Te moje filmy to są tylko po to, żebyście Państwo mogli w to uwierzyć, żeby Wam pokazać te wszystkie dokumenty, żeby one były wiarygodne, żeby to nie było tylko, że ktoś usiadł przed kamerą i mówi Wam, że tego dnia mu podpalili samochód, tego oblali farbą, tego napadli, tego pobili, tego okradli, tego zniszczyli, to byście powiedzieli: ach, to niemożliwe. Po to są te dokumenty wszystkie, które zawsze ja biorę do kamery, pokazuję. Przy każdym filmie jest zawsze dokument, jest data. Wiadomo, że to dotyczy innego dnia, innego zdarzenia. Są nawet osoby nieraz wymienione. Także pozdrawiam wszystkich i dziękuję.
No. Skąd panie ma klucz do tej skrzynki? Z chuja? Z chuja, tak? Iwa, nie pomoże mi teraz, to ja nie mogę ci tym... Bo no nie wiesz, czy mi to mi podać, że cię mi słucha. Co płaczesz, kurwa, na mucie, co płaczesz, kurwa, ten film popierdolony. Co płaczesz, bo cię wypierdolę, kurwa. No to kurwa, robisz mi wstyd, kurwa, bo ci zapierdolę w łeb, kurwa, lamusie jebano. Ale nie nazywasz się do mnie. A jak jesteś, jak ty się, kurwa, zachowujesz? Chcę zrobić, kurwa, tak? Wypierdolę. Jeszcze raz, powiedz, kurwa, mi woda spukała, a ty wypierdzałeś do mnie. Już do mnie. Już. Ale kurwa mi wypierdzałeś. Ale co? Ale co? Co? No po to, że mi pomóż. Chodź, no. No, bo tu już, weź się dla mnie dobrze. Troszkę, raz. No. No weź podnieś tę dupę, kurwa, raz, dwa, trzy, kurwa, trzeci, sama nie udźwigam, kurwa. Ale co tego wybieganie w takim... Ale Jezu, tak się będzie do domu idzie, chyba, co? No to takiego pianego ja to bym wypierdala z mieszkania? Tak on się porozbija? Co się porozbija, kurwa, co to będziesz wpierdolił? No, pieniędzy nie ma, to teraz to przejadę. Weź pomóż mi, bo... Ja nie... To tam idzie ten ryj, kurwa. Nie będziesz tam na schodach, kurwa, co? Podnoś wam tę dupę, kurwa, nie rzucie środki. No weź to, kurwa, podnieś mi to. Podnieś tę dupę. Kurwa, no. Raz. Raz. No, dalej. No, no, wstawaj na te nogi. Kurwa, bo pies mój jest za dwóch, no. Wojtek, kurwa, przecież ja się nie będę trzymać to człowieku. Kurwa, no. Chodź. No kurwa człowieku, podnieś te dupko. Nie. Kurwa, to ja nie wiem, no co ta córka jest w człowieku? No to dojdzie do taki. Kurwa się nie rozkłada, no ja pierdolę, nie skurwię mnie. Nie skurwię mnie. Dobrze? Możesz mnie skurwiać? Ta córka podjechała w człowieku. Ta wsówka jest Wojtek, kurwa, człowieku! Kurwa, Wojtek. Wojtek, stąd w tej ścianie śpi. Chodź. Możesz rozbijać. Chodź. Matka, jak się dowie, to się zabije. Kurwa, to co ona zrobi? Ta wsówka już jest, co? To patrz, to taką chlawę. Ja ją brałam, ja trzeźwa jestem. Kurwa, to ja tam, bo... Dobra, chodź. Raz, dwa, trzy. Chodź. No bo nie mógł chyba tego zrobić. Raz. No raz. Dwa. Kurwa, ja nie wolę, bo to jest tak, że jest tak, że jest tak, kurwa. Raz, no. O, raz, dwa. No podnieś tę dupę, kurwa. Ja pierdolę, bo on tam cię jedzie, no kurwa, człowieku, nie wiem, kurwa. Już nigdy się czuwa, nie kurwa, nie przyjdziesz pić. Jak kurwa nie umiesz. To jest blisko, raz, dwa, trzy. Ty z czasną się nie będę siłować, bo cię zaraz na nogę wyciągnę. Kurwa, rozumiesz? No. Tak, super się ta. Proszę, szoko. Chodź. Chodź, chodź, zaraz. Nie upadaj. Dobra. Chodź, chodź, chodź. A dalej, nie.
Skąd panie ma klucz do skrzynki? Z chuja! Z chuja, tak? Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co nas meczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co nas meczy, wolą.